całą uroczystość, ale właśnie piecze tradycyjnie, według starej technologii i no, większość mieszkańców korzysta z tych usług. Czcigodni księża, szanowni państwo, drodzy rolnicy, dostojni goście. Cieszę się, że mogę być z wami na uroczystych gminnych dożynkach w Celinach. Do gościnnego sołectwa Celiny przyjechały delegacje z całej gminy i wielu gości. Przed chwilą z rąk starostów dzisiejszych dożynek otrzymałem wspaniały, pachnący bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Zboże i jego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania stwórcy i człowieka. Jest to również wyobrażenie waszego trudu, drodzy rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia drugiemu człowiekowi z pomocą. Ja również chcę się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie i w naszej ojczyźnie. Szanowni państwo, dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W tym roku nawiedzały nas nawałnice, wichury, trąby powietrzne, zniszczyły część plonów, jak również ucierpiały budynki inwentarskie oraz kilka domów straciło dachy. Jest to straszna tragedia, gdy traci się dorobek życia oraz plony tak ciężko uzyskane w trudnych warunkach ekonomicznych. Jako samorząd gminny staramy się pomóc poszkodowanym finansowo. Powołana została komisja do szacowania szkód. Szacunki te trafiły do wojewody i czekamy na odszkodowania.